Zobaczcie, co na temat święta zakochanych myślą maluchy. Trzeba przyznać, że dzieci mają bardzo nieoczywiste spojrzenie na sercowe sprawy. Czym jest dla ciebie miłość? Miłość to jest dla mnie coś takiego, że to jest tak, że oni się gdzieś zabierają, żeby powstało wesele i wtedy sobie pierścionek kupują. A byłaś kiedyś zakochana? Może teraz jesteś zakochana? W moim piesku. Tylko przytulam i się na nim kładę. A jak będziesz świętowała walentynki? Że będę w poniedziałek dawać, przychodzić z walentynkami i dawać dzieciom. A masz jakiegoś chłopaka tutaj w przedszkolu? Dla kogo zrobiłaś taką walentynkę? Nie mogę powiedzieć, bo to niespodzianki. A chciałbyś mieć dziewczynę? Może masz dziewczynę? Nie. Nie masz, czy nie chciałbyś mieć? Nie, nie będę chciał i nie mam. A dla ciebie czym jest miłość? Fajna. Dlaczego uważasz, że miłość jest fajna? Dlatego ta maszyna się pobawić z dziewczyną. A masz jakąś dziewczynę? Nie. A miałeś dziewczynę? Miałam. Miałam. Tylko już się tak skończyło. Czym jest dla ciebie miłość? Co to jest miłość? Robi się walentynki. Oś, co to jest miłość? Czy ona jest w ogóle potrzebna? No? Potrzebna. Byłaś kiedyś zakochana? Jestem. Jak ma na imię w takim razie ta osoba, w której jesteś zakochana? Mój brat. Jak ma na imię? Jaś. Chcę się zakochać. Chciałbyś się zakochać. A jaka miałaby być ta twoja wybranka? Moja by miała być, nie wiem. Długie włosy, krótkie włosy, szczupła, grubsza? Grubsza i długie włosy. Ja chcę mieć dziewczynę, chłopaka. Dlaczego chciałabyś mieć chłopaka? Bo chcę się zakochać. Dlaczego chciałabyś się zakochać? Żeby mi pomagał. A ty też byś mu pomagała? Tak. Jaki miałby być ten twój wybranek? Nie wiem jeszcze. Po prostu, żeby był dobry, tak? Tak. I żeby ci pomagał. Tak. Ja chciałabym się zakochać. Też chciałabyś się zakochać? A jaki miał być ten twój wybranek? Blondyn, kolor oczu żółty i duży. Miłość znaczy dla mnie, że jestem w kimś zakochana. Wow. A byłaś kiedyś zakochana w kimś? Tak. Kim byłaś zakochana? W Kacprze. A Kacper wiedział, że jesteś w nim zakochana? Nie. Nie powiedziałaś Kacprowi? Dlaczego nie powiedziałaś Kacprowi, że jesteś w nim zakochana? Bo jeszcze nie wiedziałam, kiedy będzie na to pora. Stasiu, powiedz, co to jest miłość? Jak myślisz? Zakochana para. I co robi taka zakochana para? Całuje się. I co jeszcze? Kochają się. A ty, Stasiu, byłeś kiedyś zakochany? Nie. A chciałbyś się zakochać? Mhm. A jest tutaj jakaś kandydatka może w przedszkolu, w której byś się zakochał? Kto jest tą kandydatką? I jak myślisz, Pola też jest w tobie zakochana? Zapytamy Poli, czy jest w tobie zakochana? Pola, ty jesteś zakochana w Stasiu? Tak. Jaki jest Staś dla ciebie? Miły. Jest zakochana para. Się całują. Całujesz się ze Stasiem? No tylko czasem. I jak myślicie, fajnie jest być zakochanym i tworzyć razem parę w przedszkolu? Bardzo. Dobrze. Byłaś kiedyś zakochana? Byłam, ale w Anglii. Fajne to było uczucie? Tak, no ale koleżanka zdradziła. Jak to zdradziła koleżanka? No właśnie, zdradziła, jak się przebieraliśmy, no i jak był koniec szkoły. A chciałabyś się jeszcze raz zakochać? Nie wiem. Jaki powinien być twój chłopak, którym mogłabyś się zakochać? Miły. A jak powinien wyglądać? Jak chciałabyś, żeby wyglądał? No, jakiś blondyn. Ale wysoki, niski, szczupły, grubszy. Chudy i duży. A chciałabyś się zakochać? Mhm. Dlaczego chciałabyś się zakochać? Chyba to miłe uczucie. A chciałabyś się zakochać kiedyś? Tak. Jaki miałby być ten twój wybraniec? Chudy i piękny.
A z charakteru? Czyli najważniejsze, że był chudy i piękny. A uważasz, że miłość jest w ogóle potrzebna? Bo wtedy będzie dziecko na przykład. Pozdrawiam. Kogo? Mojego tatę i moją mamę i mojego małego brata. Pozdrawiam babcię Ale. Pozdrawiam cię, Freniu. Z okazji walentynek życzymy Wam dużo miłości, ciepła i spełnienia.